Czechach do tragedii doszło w miejscowości Daliowa na Podkarpaciu. 35-letnia matka uratowała czworo dzieci, w tym dwoje niepełnosprawnych, i wróciła po coś do domu. Niestety z budynku już nie wyszła. Dziećmi zaopiekowali się dziadkowie. Jaka nazwana rączka? Nogi założone? A raczej nie tu poparzona rączka. Ale dlaczego? Poparzona ma, tak? Tak, poparzona. Żeby pokój im jeden zrobić. Po prostu dla nich przeznaczyć jeden pokój zrobić. Dziadkowie chcą, by dzieci zostały u nich, ale potrzebują pomocy. Dziewczynki mają 9 i 2,5 roku, a chłopcy są w wieku 8 i 4 lat. Dzieciom zostały tylko rzeczy, które miały na sobie. Teraz Mateusz ma 7 lat i cierpi na niezwykle rzadką chorobę genetyczną. Rodzice starają się mu zapewnić jak najlepsze warunki. Nie proszą nikogo o pieniądze. Chcą tylko, by mogli syna wyprowadzać na spacer. To wręcz niewiarygodne, ale urzędnicy robią wszystko, by utrudnić życie choremu chłopcu. Reportaż Angeliki Treli. Chcemy wychodzić na spacer, no nie chcemy być uwięzieni we własnym mieszkaniu. Nie rozumiem takiej znieczulicy właśnie, takiej ignorancji ze strony urzędników, którzy wbrew pozorom powinni pomagać ludziom. W stronie śląskiej, w województwie dolnośląskim, tutaj mieszka rodzina Czaprackich. Pani Aneta i pan Norbert są rodzicami 7-letniego Mateusza. Chłopiec nie rozwija się jak jego rówieśnicy. Mateusz cierpi na bardzo rzadką chorobę, jako jedyny w Polsce. Pod koniec pierwszego roku zaczął mieć ogromny refluks. Wszystko to, co dostawał do buzi, wszystko wymiotował. Schudł nam bardzo dużo, bo w wieku 9 miesięcy 2 kg schudł. Teraz dowiedzieliśmy się, że jest to choroba genetyczna, alfa-talasemia, która polega na tym, że to jest choroba krwi, która polega na niedotlenieniu. Syn nie tylko nie funkcjonuje fizycznie dobrze, czyli nie chodzi, ale również psychicznie nie mówi. Kawką go karmimy też przez intuicję. Intuicja bardziej nam podpowiada to, na ile właściwie, czego od nas oczekuje. Czyli czy chce jeść, czy pić, co go boli. To jest chyba najtrudniej dla nas odczytać, bo teraz przy bólu zębów no, okropnie się klepał po buzi, tak? Bił się. 24 godziny na dobę z nim spędzamy. Przez te 7 lat no, to trochę już go trochę poznaliśmy. No, cały czas poznajemy coś nowszego. Leczenie Mateusza polega głównie na jego rehabilitacji, ponieważ nie ma lekarstwa, nie ma cudownego leku, który spowoduje, że będzie super, że będzie w ogóle dobrze, tak? Rodzina Czaprackich mieszka na 3 piętrze w bloku bez windy. To poważne utrudnienie dla rodziców Mateusza, ponieważ chłopiec jest coraz cięższy. Dodatkowym problemem jest niepełnosprawność pana Norberta, który ma niedowład lewej ręki. Spadłem za łom, jest stan łokciowy, jest operowany. Kilka operacji było. Rodzice Mateusza kupili elektryczny wózek dla swojego syna, który miał ułatwić im życie. Niestety wózek jest za ciężki, żeby rodzice znosili go po schodach. Pani Aneta i jej mąż zwrócili się po pomoc do burmistrza Stronia Śląskiego. Chcą wydzierżawić teren na garaż. Ponieważ mieszkamy na 3 piętrze, to bardzo chcielibyśmy mieć ten garaż, który mógłby nam służyć jako przechowanie tego wózka. Jest to na wagę złota tak naprawdę teraz, żeby nie być całkowicie uziemionym w domu. Borykamy się w ogóle z naszym burmistrzem. Burmistrz po prostu nas lekceważy. Wręcz nam kłody kładzie pod nogi. W miejscu, w którym państwo Czaprawscy chcą postawić garaż, nie można tego garażu postawić ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który nie dopuszcza możliwości budowy pojedynczych garaży na osiedlu tym, gdzie mieszkają państwo Czaprawscy. Burmistrz jest nieugięty. Nie wiem, czy nie lubi w ogóle nas, albo mnie, nie, albo Mateusza, osób niepełnosprawnych, no bo tak być nie może.
Państwo czapraccy już wcześniej mieli problemy z burmistrzem. Sprawa miejsca postojowego dla niepełnosprawnych trwała prawie 2 lata. Dziś słyszą, że nie mogą postawić garażu. Najwcześniej po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego, czyli za 2 lata. Wyjściem byłaby też zewnętrzna winda, na którą trzeba czekać również do zmiany planów zagospodarowania. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego terenu trwa około 2 lat. I nie ma opcji, żeby to przyspieszyć jakoś? Nie ma takiej opcji. Nawet jeżeli chodzi o niepełnosprawne dziecko? Tutaj rozmawiamy w tej chwili, wie pani, na temat postawienia wózka do garażu. Nie mieszajmy w tym momencie niepełnosprawnego dziecka, bo to akurat nie jest ten sam problem. Ta winda byłaby naprawdę też dużym ułatwieniem dla nas. Także to jest podstawa tak naprawdę, żeby mógł korzystać z powietrza, tak, z tego, co może, żeby mu tego nie zabierać. Państwo czapraccy muszą się do nas zgłosić i powiedzieć, chcę to, to, to i tamto. I wtedy zobaczymy, jakie są możliwości techniczne, finansowe zrealizowania tych oczekiwań państwa czapraccych. Każde wyjście na zewnątrz działa pozytywnie na Mateusza. Rodzice zabierają go na spacery jeszcze w starym wózku, który niedługo będzie dla niego za mały. Nie chcą zamykać swojego syna w mieszkaniu. Szukają rozwiązania swojego problemu, ale urzędnicy są nieugięci. On lubi słuchać, na przykład w parku lubi słuchać ptaków. Jest takie szum takiego rzeki. On też lubi to słuchać. Po prostu on się tak odpręża, jakby jest inne otoczenie. Jakby brak dobrej woli, uważam, to jest podstawa tego wszystkiego. Brak dobrej woli. I myślę, że to najbardziej boli. Podobno od planu zagospodarowania przestrzennego, a ja mam wrażenie, że plan jest taki, żeby nie pomóc tej rodzinie. Teraz pokażemy, jak lekarze pierwszego kontaktu rozpoznają objawy choroby nowotworowej i jak chętnie kierują na badania. Kiedy pani Leonida w końcu zrobiła badania, okazało się, że na leczenie jest już za późno. Reportaż Klaudii Szumilewicz. Gdyby tutaj została podjęta prawidłowa diagnostyka, na pewno żona by miała szansę na leczenie. No jestem. No jestem tutaj, kochani, jestem obok ciebie. Pani Leonida Solecka w połowie 2013 roku w wieku 56 lat zgłosiła się do lekarza pierwszego kontaktu. Kobietę niepokoiły bóle w okolicy nerek oraz opuchlizna nóg. Od pani doktor z przychodni w Skaryszewie nieraz słyszała, że nic poważnego jej nie dolega. Odpowiedź była taka, że ponieważ pani ma cukrzycę, nadciśnienie, problemy z kręgosłupem, no to ma tak prawo być. Ból pojawiał się tutaj z prawej strony. No on się pojawiał w plecach. Pani doktor nie spojrzała tutaj, nie pochyliła się w kierunku nerek, zrobienia badań i tak dalej, ewentualnie przekazania pacjenta do specjalisty. Sprawa zaczęła nabierać tempa w roku 2014. Pani Leonida z dnia na dzień czuła się coraz słabsza. Doktor, a zarazem dyrektor przychodni, uparcie twierdziła, że kobieta wyolbrzymia swoje problemy. Do czasu, gdy w sierpniu 2014 roku pani Leonida w końcu po ponad roku otrzymała od niej skierowanie na badania. Wykonano żonie badanie USG w szpitalu w Jurze. Tam potwierdziła się sytuacja, że jest coś nie w porządku z nerką, że jest jakiś guz i tak dalej. Żeby mieć bardziej szczegółowy obraz, skierowano żonę na badanie tomografu. Po tomografii okazało się, że jest guz nerki z przerzutami do płuc. Pan doktor zaczął pisać, że tylko niestety, ale opieka paliatywna, ponieważ nie ma możliwości żadnej innej dla żony, tylko wydał wyrok, prawda? Być może życie tej kobiety mogłoby uratować zwykłe, powszechne badanie USG, które by wykryło guza we wczesnym stadium, także można by jej było wtedy pomóc. Wtedy te szanse byłyby większe na życie, na zdrowie.
Próbowaliśmy porozmawiać z dr Małgorzatą J. i zapytać, co spowodowało, że zbagatelizowała objawy choroby nowotworowej u pani Leonidy. Nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na pytanie, dlaczego doktor nie skierowała kobiety na badania dużo wcześniej. Dzień dobry, czy jest pani doktor? Nie ma, już jest odpłynie lekarstwo. Dzisiaj na pewno jej nie będzie. Dzień dobry, szukam pani doktor, pani Małgorzaty. A mogłabym z nią chwilę porozmawiać? No ale może by chciała ze mną porozmawiać. Wydaje mi się, że większą chyba karą dla pani doktora będzie życie z tą świadomością. Już do końca życia. Co zrobiła i czego nie zrobiła, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji? Jeżeli kobieta chodziła do lekarza przez rok i cały czas słyszała, że źle się czuje, ponieważ winne są inne choroby przewlekłe, no to można pomyśleć, że lekarz pierwszego kontaktu nie dopełnił swoich obowiązków, nie zrobił wszystkiego, co było w jego mocy. Podczas realizacji reportażu do pani Leonidy przyjechała pielęgniarka i lekarz z tej samej przychodni w Skaryszewie, gdzie leczy dr Małgorzata J. Zapytaliśmy o opinię na temat przebiegu leczenia kobiety. Gdyby było wcześniejsze skierowanie, gdyby było wcześniejsze rozpoznanie. Być może i pani nosi sobie jakieś zalążki na doktora. No tylko ja na razie nie odczuwam żadnych bóli, a pani Leonida je zgłaszała. Nie. A czy ona sobie życzy czegoś takiego? Tak, ja jestem pełnomocnikiem, pani doktor. Proszę bardzo, proszę. A pani doktor, a jak by się pani czuła, doprowadzając żonę do takiego stanu? Bo ktoś żonę doprowadził do takiego stanu. Pani Leonidzie odebrano szansę na podjęcie leczenia nowotworu. Po wielu wycieńczających badaniach w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach nie zdecydowano się na podjęcie chemioterapii. Mąż pani Leonidy zrezygnował z pracy, by opiekować się żoną objętą opieką domowego hospicjum. Ja musiałem zrezygnować z pracy. Mało tego, żona uruchomiła firmę. Taką chcieliśmy firmę mieć, rodzinną. No niestety, wszystko upadło. Samochody zabrał leasing. Zostały jedne wielkie długi. Ja mam tak zwany swój plan. Jeżeli przyjdzie taki moment, że będę musiał go zrealizować, to go zrealizuję. Pacjent, który trafia do opieki takiej hospicyjnej, domowej, czy do paliatywnej, takiej szpitalnej, no to jest już zdyskwalifikowany z leczenia przyczynowego. No, a leczenie przyczynowe, no to jest właśnie na przykład zabieg operacyjny, prawda? Kiedyś zdecydowaliśmy się być razem, to nie tylko wtedy, kiedy było nam dobrze. Ale kiedy są takie sytuacje, musimy pozostać razem do końca. Mój ból jest może inny niż ból żony. Ten taki czysto fizyczny, ale proszę mi wierzyć, też nie do zniesienia. Co tak ma wyglądać? Szybka ścieżka onkologiczna ogłoszona hucznie przez Ministerstwo Zdrowia. Kolejne historie w interwencji już jutro. Do zobaczenia.